Cześć, ja jestem Jerzy, a Ty oglądasz Akademię Keyboardu Keyboardway. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jak prosty sposób zbudować panele akustyczne w wersji premium do it yourself, a na koniec zrobimy fajny muzyczny eksperyment i pokażę Wam, dlaczego panel akustyczny, a nie pianka. Zapraszam! No mamy takie cuda, 8 frontów, za chwileczkę będę je lakierował, użyję do tego celu bejcy wodnej, bez rozpuszczalników, z racji takiej, że te fronty będą w pomieszczeniu, żeby mi to tutaj mocno nie śmierdziało, a chcę jednocześnie delikatnie to zabezpieczyć, podkreślić tą strukturę drewna jeszcze na tym i ciutkę zmienić kolor na taki jaśniejszy, żeby pasowało bardziej do moich mebli. Więc ja zabieram się do roboty i trzymajcie się, cześć!
trochę teorii. Nie wiem, skąd wzięło się w muzycznym świecie przeświadczenie, że panele akustyczne i adaptację akustyczną robi się po to, żeby nie było nas tak słychać u sąsiada za ścianą. No nie. Panele akustyczne czy adaptację akustyczną pomieszczenia robi się po to, żeby poprawić jego walory brzmieniowe. Walory brzmieniowe tego pomieszczenia. Bo nie ma nic gorszego niż pomieszczenie w kształcie kwadratu czy też sześcianu o niewygłuszonych, gołych ścianach, bez żadnych dywanów, żadnych zasłon, żadnych dźwiękochłonnych materiałów, które brzmi strasznie i potem muzyka, którą puszczacie, brzmi bardzo słabo, wszystko się odbija, robi się ten moment, to dzieło muzyczne takie niewyraźne, nieczytelne, słowa gdzieś się tam mydlą, sklejają, a kiedy pracujecie w takim pomieszczeniu i tworzycie nagrania, czy też miksujecie, to nie da się totalnie nic ustawić, okazuje się potem, że w pomieszczeniu waszym brzmiało dobrze, słuchacie tego na jakimś fajnym zestawie nagłośnieniowym albo w innym pomieszczeniu i okazuje się, że jest totalna kaszanka. Żeby wam pokazać, jak brzmi niewygłuszone pomieszczenie, to zobaczcie sobie na ten urywek z filmu, kiedy był remont, kiedy właśnie nie było nic poza czterema ścianami. Jerzy, wymieniaj te panele, bo no właśnie. Na kamienie wydałeś tyle kasy, na reklamy wydałeś tyle kasy, a 300 zł na panele będziesz żałował. Tu się puknij. I co? Jest różnica, prawda? Użyłem dokładnie ten sam mikrofon, mówiłem dokładnie w taki sam sposób jak teraz, a brzmi to zupełnie inaczej. Jestem w pomieszczeniu, które właśnie jest wytłumione akustyczne przy użyciu paneli akustycznych w takiej mojej drugiej wersji. Bo jak wiecie, ostatnio w moim studiu pięknym był remont. Remont, który trwał 5 tygodni i totalnie zmienił to pomieszczenie nie do poznania. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny i cieszę się, że tak wyszło. I w tym odcinku właśnie chciałbym wam pokazać, w jaki sposób zrobić te panele akustyczne, bo te panele akustyczne są tak naprawdę bardzo proste w zrobieniu. Wcale nie muszą wyglądać tak jak te, ale o tym za chwileczkę i nie kosztują tyle, ile sklepy sobie za nie życzą. No wiadomo, że firma ma koszty, ma ZUSy, ma pracowników. Ja to szanuję, kto nie ma pieniędzy, kto nie ma czasu wolnego, kupujcie, dajcie zarobić innym, ale kto czuje się na siłach, nie ma nic lepszego niż satysfakcja z wykonanej pracy samemu. W kilku słowach, z czego składa się ten panel akustyczny. Panel akustyczny to jest tak naprawdę mój panel akustyczny w wersji premium. To jest tak naprawdę rama, która składa się z płyt meblowych 18 mm, które są złożone w taki sposób, że w środku, czytaj, jest wymiar 100 na 60 cm. Bo taki wymiar miała wełna mineralna, którą kupiłem w markecie budowlanym. Możecie również dobrze sobie zrobić na przykład 50 na 50 albo 50 na 60. Wełnę się bardzo łatwo docina, czy też dowolny inny kształt i formować to wedle własnego życzenia i wedle własnego pomysłu designerskiego. Pamiętajcie, że jak zrobicie ramę, która ma w środku 100 na 60, to rama musi być zrobiona w taki sposób, że ma 103,6 na przykład 63,6, bo płyty 18 mm muszą się ze sobą złączyć, a w środku ma być 100 na 60. To bardzo ważne, ale jak będziecie sobie projektować, to myślę, że wpadniecie na takie rzeczy. Płyty oczywiście łączymy na wkręty, na kołki, na klej. Możliwości jest bardzo, bardzo dużo, czy też od środka kątownikami. Z tyłu tego panelu jest płyta meblowa, którą stosuje się również na wykładziny tylne do mebli, no takich popularnych. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Więcej niż jedno zwierzę to... Chyba MDF? Chyba MDF. I w środek takiego panela jest włożony płat wełny mineralnej. Poprzednie panele akustyczne, które dotychczas używałem w studio, robiłem z zupełnie innej wełny, chociaż tego samego producenta. Była to wełna Rockwool model Rockton. Natomiast ta wełna, jest to Rockwool Front Rock. Jest to bardzo ciężka wełna, dużo gęstsza wełna i jednocześnie ta wełna posiada dużo lepsze właściwości tłumienia dźwięków. I teraz propos tego tłumienia dźwięków, powiem wam, że taka wełna akustyczna praktycznie tłumi od 125 Hz w górę prawie że wszystko. Oczywiście wełna 10 cm, bo wełna 5 cm ma takie walory akustyczne no o połowę albo o 1/3
gorsze. Gdzieś jak znajdę tabelkę, to Wam wrzucę, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Współczynnik 1 to jest pełne tłumienie częstotliwości. Jeśli chodzi o częstotliwości basowe, to one też są troszeczkę tłumione, natomiast pamiętajcie, że no, długość fali jest zupełnie inna, bas rozchodzi się dookoła, no i pułapki basowe są z takich 30-centymetrowych kawałków wełny, jeszcze powietrze za nimi, a nie z 10-centymetrowych, chociaż te też sobie troszeczkę z tym basem radzą. Pamiętajcie, że w pomieszczeniu tej wełny mineralnej musi być no co najmniej 10-20% powierzchni, nawet są takie prawidła, które mówią o 40% powierzchni. Ja nie mam takiej możliwości w tym pokoju tego zrobić, ale najważniejsze jest to, żeby ta wełna mineralna była w takich miejscach odbić od ścian tego dźwięku. No też nie zawsze jest opcja to zrobić, ale uwierzcie mi, kilka paneli sensownie rozmieszczonych zupełnie zmienia takie pomieszczenie akustycznie nie do poznania. W środku tego panela akustycznego siedzi wełna 10-centymetrowa. Wełna ta owinięta jest dwoma warstwami zimowej, grubej agrowłókniny w kolorze białym, bo taka mi pasowała, ale może być to dowolnie inny, gruby materiał dźwiękoprzepuszczalny. Im grubszy, tym lepiej. Tylko unikajcie takich materiałów włoskowatych, bo będzie się tutaj kurzyło i będzie trzeba to potem mocno odkurzać i może to po czasie wyglądać no, brzydko, jak te materiały będą bardzo jasne, tak jak ten. Front jest zrobiony ze sklejki brzozowej bodajże, jest to sklejka 4 mm, wycięta laserowo. Projekt znalazłem gdzieś na Pinterestie, to znaczy inspirację znalazłem gdzieś na Pinterestie. To wysłałem do firmy zaprzyjaźnionej, która robi takie rzeczy w drewnie, wycina laserami. Wysłałem im wymiar, wysłałem im zdjęcia jakie chcę, oni przerobili to na wektory. I taki panel akustyczny, ten front zewnętrzny przymocowałem klejem popularnie zwanym mamutem i dodatkowo wbiłem na każdy panel 10 bodajże, tak, 10 malutkich mosiądzowanych gwoździków, żeby nie było ich widać, o średnicy 1,1 mm i długości 11 mm. Nie wierzyłem tak klejowi, więc postanowiłem, że dobiję to gwoździkami, tym bardziej, że wisi to tuż nad moją głową, więc nie chciałbym, żeby coś spadło i reszta włosów musiałaby mi z głowy wypaść. Tego frontu nie musi być, bo on podnosi wartość tego panela i też może być, no nie łapie się w to do it yourself, natomiast możecie sobie cokolwiek tutaj wyciąć. Można ten panel oświetlić LEDami, można zrobić LEDy z tyłu, z przodu. Cuda nie widzę, naprawdę. Natomiast równie dobrze ten panel wyglądałby, kiedy frontu by nie było, a całość byłaby owinięta jakimś materiałem eleganckim w kolorze Waszego pomieszczenia. Możliwości jest bardzo dużo. Materiał spełnia również bardzo dobre właściwości dźwiękochłonne. W tym miejscu warto dodać jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedziałem. Panele akustyczne mocowane są w moim przypadku na takie haki. O, mamy ostrość. Na takie haki i te haki są przyczepione, podwieszone do sufitu metalowymi łańcuszkami, które możecie sobie zobaczyć tam, proszę bardzo. Mamy je tam, w tym miejscu. Zresztą na odcinkach też je widzieliście. No i oczywiście na górze są kołki 8. Wkręcone w te kołki są metalowe haczyki, wieszaki i całość wygląda zgrabnie, schludnie i estetycznie. Natomiast montażu takich paneli może być sporo, możliwości jest bardzo dużo. Możecie zrobić sobie tutaj listwę taką meblową i te panele powiesić na tej listwie. Natomiast ja zrobiłem to w taki sposób, bo te panele jak sobie wiszą na ścianie, to one odstają troszkę od ściany i tu jest jeszcze przestrzeń powietrzna, która bardzo pomaga w adaptacji akustycznej pomieszczenia. Natomiast, żeby panele nam się nie, żeby ściana nam się nie rysowała, chociaż te panele za bardzo nie pracują podczas puszczania muzyki, ale gdzieś tam można potknąć, to panele akustyczne mają tam na dole naklejone takie odbojniki, które zresztą też było widać na odcinku. Takie boom stop można kupić na popularnych serwisach aukcyjnych albo w marketach i ten odbojnik opiera się o ścianę z jednej, jak i z drugiej strony. Więc jak taki panel budować, to już wiecie. Natomiast teraz pokażę Wam bardzo prosty eksperyment i krótki, który uświadomi Wam doskonale, dlaczego panel akustyczny jest lepszy niż popularnie zwana pianka akustyczna. A co więcej, wystarczy tego panela akustycznego w pomieszczeniu mniej, żeby uzyskać dużo lepszy efekt niż cały pokój wyklejony pianką akustyczną. Zapraszam na ten muzyczny eksperyment.
To jest nasze stanowisko do eksperymentu muzycznego, akustycznego, w którym w prosty sposób pokażę Wam, dlaczego wybrałem panele akustyczne i dlaczego one lepiej tłumią większość dźwięków w porównaniu do pianek akustycznych, które tak często kupujecie, a nie do końca, nie zawsze jest taniej. Jako mikrofon pomiarowy posłuży nam stary, znany i sprawdzony Rode NT1A, którego mam chyba od bodajże 15-14 roku. Tutaj mamy aktualnie panel akustyczny, który za chwileczkę zdejmę. Tu jest monitor studyjny EMG StageLine Sound 65SW. Monitor ma z tyłu otwór bas refleksu, więc za monitorem również ustawiłem panel akustyczny z wełny mineralnej, bo mikrofon jest super kierunkowy, więc będzie zbierał wszystko dookoła, a zależało mi na tym, żeby jak najmniej odbić od tylnej ściany było, więc ten bas refleks też będzie chłoniony. Warunki testu są takie, że puszczam najpierw sam wokal, samą a cappella, bo głównie na wokalach nam przecież zależy. Często nagrywacie te wokale w domowych pomieszczeniach i zastanawiacie się, w jaki sposób robić adaptację akustyczną. I będę miał stare pianki akustyczne, które udało się jeszcze prawie ze śmietnika wyciągnąć. Są to pianki, które były na tamtej ścianie, przyklejone wcześniej. Takie pianki mam w dwóch. Dwa placki tej pianki, więc będzie tak samo grubo praktycznie jak panel, żeby zobaczyć sobie i no, żeby warunki były sprawiedliwe, taka sama grubość pianki jak grubość panelu. Najpierw wokal, potem część z muzyką, więc do dzieła, niech się dzieje. Na sam początek wyciągam panel akustyczny, żeby nie było totalnie nic i puścimy sobie a cappella. Pokażę ci krainę cieni, prosto z głębi ziemi. Choćbyś miał Pirelli, razy cztery utkniesz tej scenerii. To nie film z Liza Minnelli, raczej Dante Alighieri. Sam piekielnik pisał scenariusz, masz podziemi. Tu życie kroi, boli jak na poligonach troi. Bez politowania w doli, oligarchowie tracą korony. U góry będąc kimś, tu bez mamony, bez kłam goli. Są jak dzieci przykute do ścian, gnijąc w agonii. Zabieram flow na cmentarz, w tą otchłań bestial. Do komnat piekła, o których mało kto pamięta. Głód, smród, choroby, klęski, wojny, mury, getta. Brud, chłód, obozy, męki, mordy, których nie znasz. Zapraszam do komory śmierci. Podstawione wagony na Oświęcim. Nieważne czy to demony, aniołowie święci. Wszyscy rano w grobie legli. To piekło spadło na nas jak na Pentagon wierni. Witajcie z tegwanych piekiem. Zjebanego mordoru, wisiątkiem ze skalnych sklepień. Szarańcze czarnych aniołów, skopców czaszek. Świńskie węże wypełzają z oprzodołu. Brak tlenu i nikt z popiołu. Serce jednego z żywiołów, powietrze ciężkie jak ołów. Wszechobecna woń terroru, w drutach bez izolatorów. Wreszcie ziemia, która parzy w stopy czarnych różniwiarzy. Emanuje ból z ich twarzy, lęgarnia brudnych maszyn. Welcome to hell, welcome to hell. See what I see. Vision nobody's burning, vision nobody's burning. Świetnie, teraz w pełnej krasie posłuchacie muzyki z zakończenia i często z początku moich filmików na Akademii Keyboardu. Będziecie ją dobrze znali i dobrze kojarzyli. Najpierw bez żadnego wyciszenia.
I co ciekawe, co? Myślę, że wnioski nasuwają się same. Piszcie swoje w komentarzach pod filmem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, pomógł Wam zrobić takie panele akustyczne. Jeśli tak, to podzielcie się tym w komentarzu. Jeśli coś Wam się podobało, czy też nie, to też piszcie o tym. Ja zawsze jestem otwarty na fajną krytykę, na konstruktywną wymianę ciekawych argumentów. Jeśli pomogło Wam w tym odcinku cokolwiek, to klikajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym pokażę Wam, jak robić panele akustyczne do it yourself w wersji basic, czyli 2, a może 3 razy tańsze niż te, które mam tutaj. Do zobaczenia! Tą wełnę stosuje się na elewację budynków, która ta wełna się zasuszyłem. Poprzednie, tańsze i brzydsze troszkę panele akustyczne, o których też będzie odcinek, bo są tańsze w produkcji, robiłem z wełny mineralnej Front Rockwool Rockton.